Tradycja romantyczna mówi o trzech wieszczach: Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim i Zygmuncie Krasińskim. Po latach dodaje się do tych nazwisk także czwartego poetę. Poetę, którego głos się nie przebił. Poetę zapomnianego. Cypriana Kamila Norwida. Witamy w Warszawie Literackiej. Waszymi przewodnikami po mieście będzie Dominik i Marcin. Co wiesz o Norwidzie, Marcin? W sumie niewiele. Skłamałbym, gdybym powiedział, że wszystko, ale w szkole za wiele się nie dowiedzieliśmy. Tak, bo dowiedzieliśmy się tylko tyle, że był trudny w odbiorze, był niedoceniany i teraz jest zapomniany. Owszem, ale może nie warto o nim pamiętać. Może nie mam nic ciekawego do powiedzenia, tak naprawdę. I być może słusznie został zapomniany i był zawsze w cieniu Mickiewicza czy Słowackiego. Kto im wybudowano pomniki, których nie trudno znaleźć w Warszawie? Dlatego pójdziemy teraz do Archikatedry Świętego Jana, gdzie Norwid może poczuć się troszkę doceniony, gdyż znajduje się tam jego malutkie popiersie. No niestety w środku jest remont, także nie pokażemy Państwu nagrania, ale użyjemy cudów nowoczesnej techniki, aby udowodnić, że to popiersie tam rzeczywiście jest. Tak, Norwid w ogóle często tutaj bywa, bo był bardzo religijnym człowiekiem i religijne motywy pojawiały się w jego twórczości. Tylko, że kościół wyglądał wtedy za jego czasów zupełnie inaczej. Był w ogóle często przebudowywany, to jest stary kościół z XIV wieku. Wtedy to był neogotyk angielski, strzeliste wieżyczki. Thompson, off-top. Popadasz w off-top. Tak, widzę, że to jest taka warszawska dygresja. Źle, źle zawsze i wszędzie. Tak pisał Cyprian Kamil Norwid w mojej piosence. A to całe źle, źle zaczęło się właśnie tutaj. Oto Głuchy. Tutaj urodził się Norwid. Była to kiedyś wtedy majątek Laskowo Głuchy, teraz to dwie oddzielne wsie. Dlatego rozszerzamy swoją działalność na Mazowsze Literackie. Tam daleko stoi dworek, w którym narodził się Norwid, ale jest to teraz prywatna posiadłość, dlatego nagrywamy z ukrycia i zaraz stąd uciekamy. Może to i lepiej, że zamknięte dla zwiedzających, bo Norwid nie wspomina zbyt ciepło swojego miejsca przyjścia na świat. Pisał, że jest to bezpoetyczna, płaska jak piaski ziemia. Twierdził, że Była nijaka. Dlatego przenosimy się do Dąbrówki, gdzie znajduje się kilka obiektów związanych z Norwidem. Tak jak kościół parafialny, w którym Cyprian był chrzczony. Dokładnie nie w tym kościele, ale w jego poprzedniku, ponieważ ten, który stoi tutaj, został zbudowany na początku XX wieku. No i jesteśmy. Dzięki uprzejmości dobrych ludzi możemy Państwu pokazać chrzcielnicę, w której chrzczony był Cyprian Kamil Norwid. Na chrzcie otrzymał imiona Cyprian Ksawery Gerard Walenty. Ale Dominik, powiedz mi, to skąd w końcu ten Kamil? Imię Kamil przyjął na wierzmowaniu, już po wjeździe do Włoch, na cześć swojej pierwszej wielkiej miłości Kamili, z którą był zaręczony. Norwidowi całe życie towarzyszyło poczucie osamotnienia. Matkę stracił, gdy miał 4 lata, ojca, gdy miał lat 14. Potem wraz z rodzeństwem, Ludwikiem, Ksawerem i Pauliną, był wychowywany w mazowieckich dworkach głównie przez prababkę. Tutaj leży matka Norwida, Ludwika z domu Zdzieborskich, która spokrewniona była z rodem Sobieskich, tak więc król Jan III był przodkiem Cypriana Pokądzieli. Zaś Jan Norwid, ojciec Cypriana, był toporem. Pochodził z litewskiego rodu, którego herbem był topór. Cyprian miał tendencję do mitologizowania swojego pochodzenia, prawdopodobnie, żeby zrównoważyć sobie niskie poczucie własne. Tak, całe życie był pesymistą, melancholikiem. Kiedyś napisał, że tego samego dnia urodził się on i zmarł Byron. I zadał dramatyczne pytanie, które z tych wydarzeń jest smętniejsze. Co oczywiście jest kompletnie bezpodstawne.
Tak, ponieważ Bajron umarł w 1824 roku. A przecież narodziny Norwidowe wcale nie musiały być smętnym wydarzeniem. W Warszawie wszystko zapowiadało się świetnie. Norwid trafił tutaj w 1830 roku, akurat na powstanie listopadowe. Dosłownie tutaj, ponieważ mieszkał w kamienicy Jakobsena wraz z rodziną. Warszawa wdrażała go do bycia poetą, człowiekiem utalentowanym. To tutaj zapoznawał się ze środowiskiem artystycznym, głównie ze środowiskiem związanym z tak zwaną cykanerią warszawską, czyli bohemą, do której należał jego brat Ludwik. Mecenasem cyganerii był Edward Dębowski, pierwszy przychylny recenzent Norwida. Jest faktem, że Cyprian Kamil Norwid mieszkał w jednym z pomieszczeń znajdujących się w kompleksie budynków należących do posesji Leszno 10. Ale czy była to kamienica frontowa, której pierzeja znajdowała się mniej więcej tam, gdzie jest obecnie linia dzieląca lewy i środkowy pas Alei Solidarności, czy w pierwszej oficynie, na terenie której stoimy, czy w drugiej oficynie, która była za tym budynkiem, czy w trzeciej oficynie, która oddzielała podwórka ulicy Leszno od podwórek ulicy Mylnej. Nikt nie potrafi tego dzisiaj ustalić. Mieszkał czy nie mieszkał, pewne jest to, że właśnie w Warszawie Cyprian Kamil Norwid debiutował ze swoim pierwszym utworem literackim. Anonimowo wydał ostatni sonet w 1840 roku. Ale pewne jest również to, że tutaj w Warszawie właśnie Cyprian Kamil Norwid się edukował. No, z tą edukacją to już nie bywało. Tak, Norwid przez niektórych mógłby być uznany za leniak, gdyż jako wybitny indywidualista uczył się tego, czego chciał, jak chciał i tylko wtedy, kiedy chciał. I być może dlatego skończył tylko 5 klas gimnazjum. Stoimy właśnie pod jedną ze szkół, w których się uczył. To jest gimnazjum na ulicy, dawnej ulicy Leszno, teraz to Aleja Solidarności 74A. Norwid uczył się też w Polsce Kazimierzowskim, kawałek dalej na Krakowskim Przedmieściu. Ale tutaj skończył swoją edukację szkolną. Zachował się list z 7 stycznia 1839 roku, w którym, wyobraź sobie, prosi dyrektora o wydanie świadectwa. Pozostaje nam tylko postawić ryzykowną i zastanawiającą tezę historyczną, czy gdyby Norwid ukończył swoją edukację, jak Pan Bóg przykazał, jego życie nie byłoby związane z tym świetnie. Albo przeciwnie, ponieważ geniusz nie potrzebuje szkoły. Być może. Geniusz nie potrzebuje edukacji. Więc można wyjść na ludzi, kończąc tylko 5 klas gimnazjum. Skończył te 5 klas gimnazjum i poszedł uczyć się malarstwa. Pobierał lekcje u Aleksandra Kokulara, ale jego mistrzem był Jan Klemens Minasowicz. Pan Minasowicz był stosunkowo ekscentrycznym artystą, ale w panującym ówcześnie romantyzmie uchodził za niemały autorytet. Zasłynął mianowicie kolekcją czerstwych bułek oraz faktem, iż ukradł głowę swojej ukochanej platonicznej miłości niedługo po jej pogrzebie z cmentarza. Tak, pewnie przychował ją w tej kamienicy, w której mieszkał. I być może trzeba się zastanowić, czy Cyprian Kamil Norwid nie pomylił drogi życiowej. Coś w tym jest, bo był bardzo utalentowanym rysownikiem. Kojarzył się z... Jak się nazywał ten Francuz? Delaroche. Tak, właśnie, z Delaroche. Był kumplem Delaroche'a, więc miał jakieś podstawy, żeby się jeszcze dokształcić w malarstwie. Wszystko było przed nim. Tak, na potwierdzenie tej tezy, że być może Cyprian powinien zająć się rysunkiem, pani Waleria Moszkowska napisała jeszcze w latach 70. XIX wieku, że gdyby Norwid zajął się rysunkiem, spokojnie zarobiłby na utrzymanie. No ale też trzeba zauważyć, że ona sama mówi, iż jego rysunki stawały się coraz bardziej niejasne. Podobnie zresztą jak jego wiersze. Podobnie jak twoje rysunki. Norwid pracował w Heroldii Królestwa Polskiego. Jego przełożony Józef Lek stwierdził, iż wykonywał on swoje obowiązki godnie. Jednak sam Norwid po latach przyznał, że się nieźle obcyndalał. W 1841 roku zwolnił się z pracy, opuścił Warszawę, a wkrótce później Polskę. Opuścił Polskę jako obiecujący młody poeta, był uważany za jeden z największych talentów swojego pokolenia. Był oklaskiwany także w tym budynku, w Pałacu Sapiechów, gdzie mieścił się salonik pani Magdaleny Łuszczewskiej, która była matką słynnej
do Otymy. Takie saloniki były ośrodkiem życia towarzyskiego ówczesnej Warszawy i innych miast Europy. Zbierała się w nich śmietanka intelektualna, dawano koncerty, czy właśnie odczytywano wiersze. Tak, Norwid poznał tutaj masę ludzi, których nazwiska gdzieś pojawiają się na ekranie. Bardzo znanych ludzi. Widzimy znanych ludzi, znani ludzie, wszędzie znani ludzie. Wśród nich, jak mniemam, była również pani Maria Kalergis. Tak, widzę, że operator prosi nas o przerwę, dlatego teraz off o Marii Kalergis, a my idziemy na kawę. Maria Kalergis była bywalczynią wszelkich salonów Europy. Uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet swoich czasów, a także za świetną pianistkę. Znana była nie tylko ze swoich związków z Lisztem czy Wagnerem, lecz także z finansowego patronatu nad artystami. Norwid stracił głowę dla tej niezwykłej postaci. Minęło jednak sporo czasu, zanim uświadomił sobie beznadziejność swojego uczucia. Po latach upamiętnił Marię w sztuce Pierścień Wielkiej Damy jako zmanierowaną arystokratkę, w której zakochuje się biedny bohater Mac X. Od opuszczenia kraju w 1942 zwiedza pół Europy i towarzyszy mu nieustające pasmo nieszczęść. Kamila zerwała z nim zaręczyny. Maria Kalergis łamie mu serce. Oddaje paszport uciekinierowi. Trafia do więzienia. Choruje na uszy. Musi zadeklarować się jako emigrant. Stracił cały swój majątek. Żyje zdany na łaskę znajomych. Zostaje wyśmiany przez krytyków. W wyniku kłótni zrywa stosunki ze swoimi znajomymi. W dacie desperacji wyjeżdża do USA. W końcu wraca i żyje w biedzie i w chorobie. A na koniec życia trafia do przytułku. Coś się jednak stało. Norwid był jak utalentowany młody piłkarz z ekstraklasy, który po wyjeździe na zachód znika. Mówiliśmy, że był zdany na łaskę znajomych, także tę finansową. Warto wziąć pod uwagę, że jednym z jego znajomych był Krasiński. Przyjaźń Norwida i Zygmunta Krasińskiego rozpoczęła się w 1848 roku w Rzymie. Ale ich stosunki nagle się zmieniły. Być może trzeci wieszcz chciał za bardzo ingerować w twórczość młodego Cypriana. Krasiński poinformował o rozłamie swoje towarzystwo, które zdystansowało się od Norwida. Rozbrat ten trwał aż do 1858 roku, gdy pogodzili się na krótko przed śmiercią Zygmunta. Jak widzimy, nie był to byle kto. Tak, negatywny stosunek Krasińskiego do Norwida mógł wpłynąć na postawę krytyków, którzy teraz mogli swobodnie jeździć po pisarzu. Tak, zarzucano mu głównie niejasność. Oczywiście mamy świadectwa jego współczesnych, które mówią o tym, że Norwid jest niejasny, że się go nie da czytać, że kaleczy polszczyznę, że nie ma tam żadnych struktur składniowych. Rzeczywiście taki był odbiór poezji Norwida wśród jego współczesnych, chociaż nie zawsze, bo wczesne wiersze Norwida były przyjmowane z aplauzem i w zasadzie można powiedzieć, że Norwid się świetnie zapowiadał w czasie, kiedy mieszkał w Warszawie, ale już bardzo szybko potem, mniej od lat 50. zaczyna się jego krytyka, zmasowany atak na Norwida. Norwid, żeby tej rzeczy dopełnić, trzeba powiedzieć, że na te ataki częściowo odpowiadał, ale w bardzo dziwny i skomplikowany znowu sposób, charakterystyczny dla siebie. Właściwie używał dwóch argumentów. Pierwszy taki oczywisty argument, ja tutaj zacytuję z pamięci jedno zdanie, które bardzo lubię właśnie z norwidowskiego listu. Nie ja ciemno piszę, ale wy ciemno czytacie. To był jeden argument, a drugi dla nas dzisiaj chyba zaskakujący. Można by go streścić tak. Dobrze jest być ciemnym. No więc to jest taka rzecz zaskakująca trochę. Dobrze jest być ciemnym. Oryginalność zawsze się wiąże z takim właśnie doznaniem niezrozumienia.